Medic Sredic, dobra. Zasady są takie, dać medyka temu, kto potencjalnie wydaje się być zaufany. A wszyscy wiedzą, że każdy zaufany gracz to na pewno ten, co wchodzi do specimena. Nikt o zdrowych zmysłach nie wszedłby do specimena, jeśli byłby winny. To jest wyznacznik dobroci, potencjalnie przynajmniej. Chyba że wchodzi graf, no to graf akurat może wejść do medyka będąc winny, bo graf... graf to by mnie nawet zabił w tym medyku. Tak wam powiem. Siema. Dobra. Na spawnie ktoś został zabity. Był to Zebo, tak, i jego ciało zniknęło. Oznacza to, że mamy janitora. Dwie osoby, które były na spawnie, to była Nafcia, to był Zacha, który był za daleko, żeby móc to zrobić. Ja, Zacha, który biegł do mnie do storage'a, jak naładowałem paliwo. Kto pytał AB teraz? No tak mówię tylko, że i Nafcia, i jeszcze jedna osoba, która była, to Graf. Graf i Nafcia. Dobrze, byli. Powiem tak. Wyglądało to tak. Zebo sobie stał. Nagle sypnął. Ja po prostu zobaczyłem przycisk clean, więc zniszczyłem ciało, bo był szeryfem i się na mnie wysypał. A czy jesteś janitorem? Przyznałeś się właśnie. Janitorem. Tak, jestem janitorem, tak. A, no to super. Graf, no ale to się nie, tak, a nie mówi się takich rzeczy. Mogłeś wymyślić lepszą wymówkę. Przepraszam, misplay kompletny z mojej strony. Mogłeś na przykład wymyślić coś w stylu, a to nie jest ciało zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Nie, niemożliwe, że był Jester. Niemożliwe, że jest Jester. Przecież ja stałem obok tego killa i go od razu sprzątnąłem. Ten Graf, takie rzeczy... Graf, wymyśl jakieś lepsze alibi. Takie rzeczy się zdarzają, że ciała znikają. Nie potrafię mówić prawdy. Mi się wydaje, że Graf tego nie zrobił. A może Graf jest Jesterem? Wiecie dlaczego? Przysięgam wam słowo. Ej, ale swoje, bo to, nie, ale to nie ma sensu, bo jeśli był szeryfem, to powinien zabić się Grafa, więc to nie ma najmniejszego Graf sensu. Graf leci całkowicie w kłamstwo, nie chce wydać drugiego impostora, ale zabić tak naprawdę mógł ktokolwiek, bo tam nie wiem, kiedy ten kill padł. Mógł glitch zabić nawet. Proszę, ukróćcie moje cierpienie, jestem wiecznie pijany. Kurde. Szmato, blady, szmato! Wie, o kim mówię. A chciałem powiedzieć, blady, muszę wskazać. Proszę, niechaj ktoś mnie zabije. Ej, nie używamy kół, to jest nielegalne. Pamiętajcie, zabijamy tylko za pomocą tej, naklej myszki na ekranie. Nafcia jest drugim. Ja jestem drugim. Nie, Madzio nie jest. Nie wygłosowujmy go. Dobra, no to Nafcia, szybka rutka. Nafcio, obrona? Wypierdźcie mnie po prostu, dobra? Nafcia! Próbowałem cię ocalić, próbowałem, ale cholera. Ale zmieniłeś nick. Czemu to zrobiliście na spawnie? Czy to był misklik Nafcia, czy niechcący zabiliście i musieliście to ratować? Nie, Graf zabił i po prostu ja sprzątnęłam. Myślałem, że tego nie ma dalej. Współczuję ci, Nafcia. Trafić z Grafem impostora to jest jak trafić w lotto i okaza... mówiliśmy kiedyś, że Graf Nafcia to jest najgorsze impo combo. To jest tak jak trafić w Nafcia, w Nafcia to nie jest złe, Graf. Ty jesteś tym najgorszym impostorem. Trafić na Grafa... Nie chodzi dlatego, że Nafcia jest zła. Znowu medyk. Widzę, że mam medyczne rozgrywki teraz. Mocno medyczne rozgrywki. No dobra. No tak, standardowa zagrywka, która powoduje, że na początku będziemy nietykalni. To znaczy szybki wbieg do meda, zanim zdąży się zrobić jakikolwiek rozpiździec. Do specimena potem pobiegniemy. Może nikt mnie nie zabije do tego czasu, nie wiadomo. Zobaczmy co. O chuj, nie pamiętam gdzie to było. Za długo. Dobra, i do specimena. Zebo? O co chodzi? O co chodzi, Zebo? Czy jesteś winny? Nie, ale oni są chyba połączeni w miłości, tak obstawiam, więc dawanie im tarczy jest bez sensu. Bo jeśli chodzą razem, to mogą być na przykład połączeni w miłości. Albo być impostorem i janitorem. Więc tym bardziej dawanie im tarczy nie ma najmniejszego sensu. Ale tego nie wiemy. Gdzie jest pies pogrzebany? Zadałem pytanie sobie. Co WGZ ma wspólnego z potężnym Zebo? Co? Jezu, jak dobrze. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że... Co się stało, Mandziu? Nie, jak źle! Co się stało, Mandziu? Mów. Mandziu, poczekaj. Ja chcę tylko powiedzieć, że dobiegałem do drugiego chyba ciała. Chyba dam Mandziowi. Przy adminie. Mandziu, co się dzieje? Mandziu, co się dzieje? Mandziu, uspokój się. Pierwsze tak. Zacha kłamie. Niestety. Przepraszam, czemu? Zacha, że cię wydaje. Ponieważ zarówno Nafcia, jak i Graf byli w labie.
Pobiegłem z nimi do lawa, w sensie z Nawcią. Graf był i się skanował i zaczęło gasnąć światło. Pobiegłem na górę przy teleskopie i tak myślę, boże, żebym nie zginął, proszę, żebym nie zginął, proszę, nie, żebym nie zginął. Po czym report mam i takie, o kurde, a czyżby Nawcia zginęła? Mieliśmy być psiapsiułami przez całą rundę i widzę, że to Graf. Po czym kończy się reportować, okazuje się, że Graf też nie żyje. Okej, okay. Ja chcę w takim razie, a jak Fatka się jeszcze rekonektuje. Mandziu, nie ma takiej możliwości, razem z Zebem dobiegaliśmy do tego ciała w adminie. Jeśli uważasz, że ja kłamię, to śmiało mnie wywal. Nie uważam tak, żeby się wywalić, po prostu chodzi mi o to, że... Nie widziałbym potrzeby, żeby dawać kłamie, fake info w pierwszej rundzie. 15 sekund temu... Będzie w sumie rąbnąć, ryzyko dawać mu ten tarczy. Chcę powiedzieć, że jakieś 6-7 sekund temu ja wybiegałam prawą stroną z admina, a Zahan biegał. To prawda, mógł być inżynierem. Kto wbiegał? Kto wbiegał? Mógł być inżynierem. Kto wbiegał? Graf mógł być. Ja byłem w adminie. Ja generalnie robiłem teraz rundkę po prostu storage, admin, vitals. W Patkach kto wbiegał? Ja. Wybiegałam z prawą stroną, a on wbiegał do admina. Zaha. On rzeczywiście jest w adminie. Tak, Zaha. Mm-hmm. No to mamy taką... A to dwa różne kile, czy to był jeden lowersów? No... Nie... Możliwe, że to był lowersowy, ale... Ale chyba nie, różne. Chyba mogą być dwa różne. Nie wiadomo w sumie. Bo jeżeli faktycznie, no to... Ale to Nawcie musiałeś tam znaleźć, bo ja Grafa znalazłem w labie, to ty Nawcie musiałeś znaleźć. No to musiała być Nawcie w takim razie. No mówię, dobiegłem do ciała, chciałem się rozejrzeć, się przynajmniej coś ustalić. A Mitrix, a ty co robiłeś w tej rundzie? O dwa i w asteroidkach jestem. Jak jeszcze raz Time Lord mi przerwie download na 95%. Dajesz Time Lord. Takie są zasady Władcy Czasu. Plateuszu. Co Manciu? Czego potrzebujesz? Nowego kufla. Czekaj, AB, ty nie byłeś w O2? No dobra, zastanowię się. Raczej byłem ogólnie tam, ale nie wbiegałem chyba do butelek, z tego co pamiętam. Ale nie zabiję, jak coś się blady. Ja dobra, okej, okay, w porządku. Nie, ja nie wbiegałem do butelek. Kręcisz, AB. Nie. Wbiegłeś w centralną były butelkę. Były dwie osoby na starcie chyba na O2. Dobra, damy Manciowi tą tarczę. Trochę jolo, ale... Uważaj, mi będzie potencjalnie... Trochę jolo, ale damy mu tą tarczę. Zobaczymy. Chciałem Maybe tylko powiedzieć, że trzy partie z rzędu umarłem w pierwszej albo drugiej rundzie na początku i co, biorę to jako komplement, to znaczy, że już jestem lepszym ustawił? Graczem od Zachy, no, i Mandy, przesadziliście trochę na początku. To prawda. Tak, to prawda. Ja nie umiem grać w tę grę. Nie, no kto to ustawił na 30 sekund? No byczki, no to już jak 10 jest ustawione, to już jest max. Kto to ustawił? No, bez przesady. Dobra, jest 5, no teraz już niech będzie 5, ale kurde, no kto to ustawił na 30 sekund, no? Kto to zrobił? No przesadziliście trochę, myślę, że 5 sekund jest optymalnie. Zostałem skakowany przez kogoś, nie mogę nic zrobić, XD. Dobra, idę się schować. Mandzio jest bezpieczny, ponieważ ma tarczę. O, raz, znowu, o kurde, ale nawala. Raz, myk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie wiem, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ty Mandzio, bo jest drugie ciało i to jest przypał. Mandzio! Ciało Matrixa obok. A. Z kim byłeś tak z 10 sekund temu? Zaha zabił przy mnie. To wiesz jak... Za moimi plecami zabił, widziałem kończówkę ciebie... krwi. To wiesz jakie było takie ciok, cały czas nie, toś... no to mamy w takim razie jakby pewność, że... Czekajcie, bo teraz 2 kilo poleciały? 2. Bo Matrix jest rozdupcony na prawo od tego kamienia. Ja teraz rąbnąłem AB'ego na... i co mamy czemu więc? AB'ego walnąłeś teraz? Impostorem? Wiesz co, bo jakby... Już powiem o co chodzi. W ogóle jeśli powiem Mandziu dlaczego, a? Ponieważ my w czwórkę siedzieliśmy w medzie, to byłoby dziwne, żeby po prostu walnąć wyłącznie. Ale ktoś siekał Mandzia. Więc byłem na 90% przekonany, że to jest ktoś z tej trójki i tutaj AB po prostu leciał w naszą stronę. Rozumiem, problem jest taki jeszcze, że Zebo był przez całą tę rundę z VGZ-em, oni zestakowani na siebie byli tam. Okej. Zatem on to jest poszedł kolejny. W lewo za natomiast... wami.
Natomiast mówię, mam nadzieję, że zauważyłeś też to. Ja reportowałem teraz ciało Mitrixa, które jest na prawo od admina. Ciało Mitrixa padło pierwsze i to jakiś czas temu już. A skąd to wiesz? Bo jestem na Vitalsach cały czas. Vitalsy. Okej, okay, no to w takim razie, jeśli byliśmy w trójkę w. Jeśli byliśmy w czwórkę w zasadzie w medzie, to musiałaś ty go rąbnąć. Tak, gdzieś jak będzie, nie, ktoś tak po prostu ciebie nawalał w pewnym momencie. I jedna osoba była na O2 albo na elektryku, nie pamiętam, już po lewej stronie mapy była tylko jedna osoba. Przez 5 sekund próbował cię załatwić. A czwórka z was była w medzie, ale to było chwilę temu, bo ja teraz dobiegłam do Vitalsów. Ile sekund temu, Bloody, od przed reportem? 10 sekund temu i tak no od 15, od 15 do 10, cały czas było. To wydaje mi się, że to bardziej próbowało mnie, aniżeli Zacha zabić to Zebo, próbowało mnie szasnąć, szczerze mówiąc. No, 15 ja sekund, od 15 tym sekund bardziej. Wstecz do 10 sekund, było takie pyk, pyk, dobra, pyk, pyk, w takim razie, takie, a Mandzio, jakby mogę spytać, czy masz jakąkolwiek rolę, czy nie? Bo ja jestem zwykłym, crewmate'em, jestem nudziarzem. Oj, to mi śmierdzi. Miejmy nadzieję, w sensie ja szczerze liczę na to, że AB był impostorem, a nie glitchem. I jestem skłonny stwierdzić, że wpadka może 8 być... sekund temu? Nie potrafię liczyć. Chcemy wpadkę wygłosować w takim razie? No ja myślę, Zeba, tak. I na Zeba bądźmy ostrożni po na prostu. Zeba musimy dlaczego być na mnie nagle? Nie było mnie przy żadnym fragu. Byłaś przy fragu Mitrixa oraz mogłaś czy ja podaję jakieś swoje informacje? W każdym razie jakoś 10 sekund temu. Odkręciłem mikrofon, kuźwa. Mogłaś być przy fragu... Ale tak nawalał, tak długo nawalał. Ja tak liczyłem mniej więcej, to było 15-10. I też to potwierdziłaś. Ja się również zgadzam. Aha, okej. Bloody na wpadkę. Na wpadkę? No dobra. Tak. Pewnie. Gratuluję. To na mnie, wy siuraki. Nie, to wpadka, to wpadka. To musiała być wpadka w takim razie. Ciekawe, że to się jako impostor jeszcze wygrać. Temu, czemu na wpadkę zagłosowaliśmy? Bo totalnie nie kumam. Z takiego powodu, że Zebo. Liczyłem na to, że Zacha rzeczywiście jest szeryfem i że nie kłamie. Ja byłem jesteś... arsonistą i absolutnie każda osoba, był która była dołzowana, ginęła. Najlepszego WGZ. Wiesz co, ale ten, kurczę, no Zacha fajny i Zebo człowiek. Ci tam prawdopodobnie. Ktoś, kto nawalał tak Mandzia cały czas? Zebo nawalał, to nie wiem. Nie, ale AB dostał obok i ja stwierdziłem, no to trzeba udawać spokojnie, że wziąłem. Ale jest teraz filler, tak? Ogólnie było to z trzech crewmate'ów. Nie, to właśnie kibiek. Dziwna runda. No dobra, ale ostatnia i lecę. I weź ogarnij zastępstwo. Nie dam rady, to jest zbyt skomplikowane. No nie wiem, napisz po prostu na Discordzie, pajacu. Ciężko. Będę musiał lecieć, bo dzisiaj... Szybko poszło. O, kurde, o. Jaki szybki kill tam gdzieś poszedł. Czy Bloody chce zabił tak szybko, bo musi iść? Nie, wróciłem, nie. Ja jestem teraz medzie. Ale to nie byłoby głupie, gdyby był impostorem. No. Kto od razu wybiegł z dropshipa? Ja. Znaczy, my teraz ja z Zebem wbiegłem na dropshipa i znaleźliśmy martwe ciało. Czy ty, Zebo, jesteś szeryfem i zabiłeś go? OGZ-a, tak na losowo, solenizanta? Dokładnie tak. No. Jak, ile farta? Ile szczęścia trzeba mieć? No widzisz, no. A tak serio? Nie no, serio, nie, naprawdę. On nie zabił na moich oczach. W sensie, ja go widziałem i to nie jest tak, żeby dobra, on tak zabił. Tak na serio, to Mandzio zabił na moich oczach i czekałem, aż się wytłumaczy. Bo cofnąłem się tam, gdzie się spawnimy i tam był Mandzio. Dobra. Naprawdę? Tak. Kurde, dobra, alibi dał Zebo trochę. Dobra. Zebo, na następnym streamie naucz się kłamać. No, czekajcie. Nie, no dobra, alibi dał. Nie głosujecie na mnie, bo niestety ja ten pajac... Zebowi. Że nie, no, ten pajac nie strasznie... No, ten pajac strasznie mnie tutaj obraził, bo miałem nadzieję, że zagra ze mną w grę. Posłucha się mnie, zeskipujemy to i go zabije go jako szeryf, ale niestety nie dał mi tej szansy. A ja to masz tak, żebym zrozumiał? No, nie no, zabiłeś na moich oczach praktycznie. Naprawdę? Wy poważni jesteście? Co wy robicie? Wy poważni o, jesteście? Brawo. Ja nie wiedziałem, że w tym lobby wystarczy, żebym zrozumiał na to skupiał. Przepraszam, na obrazkach będę wam pokazywać, żebyście zrozumieli. Bardzo chętnie, kurde. Tu. O kurde, ale śmiesznie. Kurde, zeskakował mnie, ale pech.
Zebo skakował mnie, jest glitchem, tak tylko mówię, jakby co. Właśnie ja się dziwię, czemu wpadka z Zachą stoją w adminie i nie przyciskałem przycisk, jak ja naprawiłem elektrykę, żeby wysłać Zebo. Zebo mnie skakował, ale nie zdążył mnie chyba zabić, bo brakowało mu cooldownu, albo uciekł. Ale przecież ja już mówiłem, że to był Mandzio impostorem. Nie, nie, jednak Zebo ten... Mandzio się wrócił na statek i ty sobie sam z WGZ. Nie, nie, Zebo jest glitchem, tylko Mandzio faktycznie był szeryfem. Czemu wy mnie nie wygłosowałeś, tylko Mandzio? No, bo właśnie nie wiem. Zachaj, bo Mandzio nie potrafi się wytłumaczyć i ludzie głosują za szybko ja na tej przepraszam. Ekipie. No. Okazało się, że AB miał Majora i wykorzystał to na Mandziu. Nie, 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 ja skipuję. Ach, ten AB. Szkoda, że nie zdążyliśmy w sumie nikogo romnąć, wiecie? Bo nie zdążyliśmy nikogo romnąć i szkoda w sumie, bo miałem taką nadzieję, że uda się kogoś załatwić i taki przyps jest leciutki. Przyps jest leciutki. No się nie udało nikogo romnąć, co nie. Bo miałem taką nadzieję, że będzie łubu-dup jakieś. Chodźmy do elektryka. Tu, tu, tu. Dobra, zgłoszę. YOLO. O, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Ciało Zachy na wyjściu od admina. Nie, nie, niedawno widziałem tam wpadkę. Tak, widziałeś mnie. Ja pobiegłam lewą stronę. Nawca, sorry się ten, ale chyba jesteś inżynierem albo impostorem, bo skaczesz po wętach. Jestem inżynierem. Okej, co jeszcze? AB nie żyje od całego początku rundy niemalże, został zabity tylko jak spadł kill cooldown temu impostorowi albo komuś, nie wiem. Źle bo zrobiłem, że nacisnąłem ten przycisk, 40 ale zrąbałem, co najmniej przepraszam. 50. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, to tyle w sumie. Nie zabiłaś Zachę. Słuchajcie, nie, mam akcję. I czemu nie wciskałeś przycisku? Słuchajcie, mam akcję. Mi się też wydaje, że mogła to wpadka rumnąć Zachę, bo nie, była... Nie, mam akcję. No. Mam akcję. No. 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 Uważam, że Bloody jest superem i nie dał rady mnie zabić, ponieważ weszłam do Venta, a wydaje mi się, że nie widziałam jego, kiedy... Jak mogę być superem, jak jest kamuflażer, i... geniuszu? Nie ma jest supera, kamuflażer, przecież wielokrotnie zadziałał. Oj, teraz Nafcia, no teraz Nafcia się wkopałaś troszeczkę. Nie może dobra, być super. Nie może Nafcia być super, jak jest kamuflażer. Aha, no dobra, 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 nieważne. Okay, po prostu pepega, a nie ale nie może być super, bo jest kamuflażer Nafcia. Jest... Tak. Jest taka akcja, że wydawało mi się, albo to był jakiś bóg postaci i na przykład ktoś mógł też... Kamuflaż buguje postacie. Dobra, ktoś biegł do mnie i próbował mnie zabić. I po prostu na chwilę zniknął. Dlatego. Tak mówię. No to pewnie był, to może był bóg, albo, bo nie może być... A kto naprawi prawy reaktor? Ja dobiegałam teraz do prawego reaktora. Moi drodzy, ja naprawiłem prawy reaktor po pierwsze, a po drugie... jakaś szmata dała sponsora i zaczęła spamować, to jest impostorem, więc ja wiem, więc ja nie głosuję w tej rundzie, wybieram osobę losowo. Wpadka, moje głosy decyduje. Przepraszam najmocniej. Ja wiem, kto jest impostorem, ale staram się, żeby było jak najbardziej fair. Dobra, dobra, ja jestem spajem, no już sklejmuję w tym momencie. Nie, nie, i... nie, nie, nie jestem nie, spajem. Nie jestem spajem. To czemu pierwszej rundy jest nie wciskałeś tego przycisku? Bo nie, widziała, nie jest bo spajem. Jest spajem, bo widziała, że to ja skaczę po wentach. Nafcia przecież... A. Nie, ja nie widziałem, że skaczesz do Vento z Lab, jak biegliśmy do początku rundy. Ale ja widziałam, będąc na adminie, że ona skacze, no! Ona mnie nie widziała ani razu, Mitrix, jak widziałaś, skakałam widziałaś, do Vento. Widziałaś tylko wpadka, że osoba skacze... Widziałam, że Nafcia skacze, no, na Mitrix. Nie, nie, ja też głosuję na wpadkę, nie, nie, to jest wpadka. Nie, Mitrix, Mitrix. To jest wpadka. Tak, ja, no... Powiem tak, ja wciskałem przycisk, żeby Zeba wywoltować, no faktycznie. Bo Zacha i wpadkę są w adminie robią. Na wpadkę, dobra, dlatego. Wygraliśmy to przynajmniej. Mitrix, jak ci zaraz dojadę po i prostu. I cię obroniłem, Nafcia.
Bo wiesz, że nie jestem impostorem i próbujesz się wyklirować. Łatwo! Czemu nie naprawiasz reaktora? Naprawiłam reaktor! No chyba za późno.